Siema. Odcinek... Kurwa, który już? 56. 56 odcinek. I bardzo możliwe, że w tym odcinku uda mi się zdobyć pancerz Paladyna. Znaczy bardzo możliwe, ale jest to, jest jakaś możliwość. Chociaż wątpię. Będę chciał w tym odcinku na początek ograbić do końca Faring. Bo ostatnio udało nam się zabić Kana. Walka trwała 2 odcinki. Tak naprawdę Kan wyszedł dosyć wcześniej, ale wszystkich rozjebałem na tym mostku, który się wchodzi na początku do Faring. Także jeśli chcecie obejrzeć, to jest to odcinek 55. A w tym odcinku nie wiem jeszcze jak go nazwę, bo nie wiem co mnie czeka. Wy wiecie prawdopodobnie więcej już ode mnie z faktu, że widzicie tytuł tego odcinka. Ja go jeszcze nie wiem. Nawet nie wiem jak go nazwę. Ale śmieszna klita. 2 łóżka i tyle. Dobra. Tu niewolniki. Zdecydowanie, bo wcześniej miałem nagrać jakiś, nie wiem, 50-minutowy odcinek, ale jak sobie myślę, no bo później trzeba poinformować jakąś tam grupę o tym, że miasto jest wolne. Tylko nie wiem właśnie kogo. No kurwa, niewolnik Roko, który też nie wiem czy przeżył. I to jest ten, tu jest pies pogrzebany. Że mogę iść do Robara. Mogę iść do Robara. Albo nie wiem. Tu jeszcze nie byliśmy. Świątynia Inosa dawna. Po co wy kurwa? Do zobaczenia. Wszystko należy do nas. Uważaj na siebie. Przyniosłeś nam zwycięstwo. Elo. Przyjaciele. Podobny zamek jest w Gocie. O, patrzcie. Chochla. I my gotujemy. Czasem te kradnięcie przerasta, co? 210 000, także mi na ten pancerz starczy spokojnie. Ja nawet tego targowania nie będę się brał, bo nie potrzebuję, serio. Mi będzie w tej grze starczyło na wszystko. Cokolwiek tylko będę chciał. Znaczy cokolwiek, no bez przesady, ale na wszystko tak w miarę sensowne będzie mi stać. 190 000 będę musiał dać na pancerz Paladyna, jednakże muszę albo uwolnić Gothę od klątwy teraz, albo Geldern zaatakować. Nie wiem. Wydaje mi się, że Geldern byłoby łatwiejsze teraz. Ale to jest tylko mój domysł. Znaczy, byłby łatwiejszy. Nie wiem, czy byłby łatwiejszy, ale chodzi o to, że jeśli zdobędę pancerz Paladyna, to on będzie miał większe rezisty na bronię, no na fizyczne obrażenia, tak? O, tutaj jeszcze nie byliśmy, więc możemy się trochę chemii pouczyć może. Dobrze, że nagrałem drugi odcinek jednak. Tutaj jednak jest sporo. A tak na wariata robić to wiecie. Wody nie mamy już. Wino. Jedno wino mogę zrobić. Siarki też nie mamy. Ostre strzały mogę zrobić. Ogłuszacze. Mam ogłuszacze? Mam ogłuszacze. Tu jest napisane coś o alchemii. Kurwa, jak boostujemy. Tu jest napisane coś o alchemii. Wow. 65, zaraz na 80 wejdziemy, to będziemy mogli robić... Tu już jest góra. 80 to już jest szczyt. Czyli możemy robić wybuchowe strzały. Nie ma tu nic ciekawego. Może tu książka kucharska. Nieciekawe. No ale podbiliśmy trochę alchemię. Na 65. Myślę, że do 80 możemy dobić nawet w tej grze. Może być taka opcja. Kurwa, patrzcie ile tu zakamarków. Pusto? Naprawdę? Wyglądałoby jak skarbiec. Nie ma tutaj kamienia jeszcze jednego? Wydawałoby się, jakby mógł być. To próbuję. Patrzcie, ile jeszcze tutaj jest rzeczy. Niemożliwe. A. Bąbel czasowy. Słyszałem o tym czarze, ale nigdy go nie użyłem. Czarze. I rzekł Adanos do swych braci: nigdy więcej wasza stopa nie postanie na mej ziemi, albowiem jest ona święta. Oto moja wola. A, to ciekawe. Gothic 2. Było tak. Niemożliwe. Ale to jest bogactwo, nie? Skarby w chuj. Jak jest mnóstwo złota, to ile to jest? 300? 400? Myślę, że tak. No to już tacy najwyżej postawiani mieszkają. Co nie? Co nie? No to niewolniki. Chyba. No. Daj mi spać. Aby daleko nie mieli. Kurwa, jakie miłe, nie? Daj mi spać. Ratowałem miasto, a ten daj mi spać. Może śpiący. Po rewolucji on oczywiście, nie? Namęczył się, tyle orków zabił. Samego Kana to on normalnie gołymi rękami najebał. Ale miałem kiedyś 75 repu orków. I można tutaj właśnie się dostać i rozmawiać z Kanem. Chyba wszystko już. Tu. Takie małe głupoty i tak dalej, ale oczywiście, że zbieram. Wszystko zbieram w tej grze, zawsze. Jeśli nie ma limitu tutaj noszenia rzeczy, to zbieram wszystko. Prosta sprawa. Pomyślcie sobie, ale i tak nas jeszcze czeka dużo w tej grze. Jeszcze cały Waran nas czeka, jeszcze Nordmarze dużo nas czeka. My tak naprawdę dopiero kończymy Myrtanę. Tak, Myrtanę kończymy, oczywiście. Już to wiem. My tu wszystko wiedzący jesteśmy. Kurwa mać. Wow, nie wiedziałem, że jeszcze coś takiego będzie tutaj. Tu jest napisane coś o alchemii. Wow, jeszcze mnie pustują? No 8.1. No, znaczy no 8... No tak, 8.1 będę miał. Nie ma tu nic ciekawego. Nie wiedziałem, że aż tyle z alchemii można wykrzesać. Nieciekawe. To samymi pulpitami praktycznie. Kurwa, jaka tu skarbnica wiedzy jest. Nie ma tu nic ciekawego. Znaczy w sumie... Już to wiem. Nieciekawe. Barbarzyńcy mieszkali w Nordmarze. A Robar był jednym z nich. O. Wędrował przez lud bez ognia i broni. I ścigała go bestia. A to słyszałem o tym. Patrzcie, jak wysoko jesteśmy. Widać Vengard stąd. Vengard. Udajmy się do pana Robara drugiego. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Mam. Ile pieniędzy? Za dużo dałem. A to ci mogę dać... To taką owartę? To ci mogę dać. I co ci mogę dać jeszcze? Nic ci nie mogę dać, bo kurwa za dużo. O. Weźmy telefon. Gothic 3. Nie mam pojęcia, na internecie też nic nie mogę znaleźć. Pójdźmy do Okary i jeśli tam się nie okaże, że po Okarze coś tam się okaże, to wypierdolamy Benz. A na własną rękę będziemy się starali. Na własną rękę będziemy się starali troszeczkę podpiłować Gothę. Nie mówię, że będziemy od razu zabijać pana demona. Pokaż mi swoje towary. Wow. Tu da się te hełmy kupić. Nie mam informacji o tym, także może po prostu tutaj nie ma nagrody. Kurwa, szkoda. 250 000, ile kurwa pieniędzy. Jakbym był najemnikiem, nie najebałbym tyle, bo ci buntownicy kuchują co mają. Dobra. Spróbujemy troszeczkę podpiłować demona z Goty. Nie mówię, że będziemy napierdalać, kurwa, i że damy radę w 100%, ale wiecie, coś pozabijamy tych nieumarłych, tak? Tylko demona nie będzie łatwo zabić na pewno. Nie mamy tego na 2 strzały. Szkoda. Chodźcie. Wow. Ale widzicie, można ich pozabijać troszkę. Dużo lepiej nagrywa mi się w nocy, jak w dzień, powiem wam. W tamtym budynku, z tego co kojarzę, będzie chyba sztaba tego czystego, nieczystego, tylko po prostu licznej rudy. Tak mi się wydaje, że na piętrze. Widzicie, jak ładnie ich wybijamy. Tu pulpicik ładny jest. Nie w ten sposób. A szkielecik. Tak naprawdę u tych barbarzyńców, jeśli chodzi o te kamienie przodków, to też będziemy mieli styczność ze szkieletami. Także trenujmy. Nic tu nie ma. Gdzieś się to? Ognista strzała w Gothicu 2. Ognista strzała to była... To był czar. Patrzcie, ile mam razy, 7 razy otwieranie zamków. Arsy trudnych mógłbym zrobić. Nie ma tu nic ciekawego. No, spać nawet tu mogę. Pójdziemy na piętro teraz. Ej, nie ma aż tak dużo tych szkielecików tutaj. Przynajmniej jak na zewnątrz. Tutaj. Pamiętam ten kufer. Nie wiem. Najśmieszniejsze jest to, że właśnie łuk mi się tutaj na nic nie przyda. Dobra. Możemy spróbować do tego demona. Myślę. Kotleta zjemy. Raczej go nie powalę. Zawsze mogę czarów używać. Czary chyba działają, co? Nie wyjebie mi nic z łóżka? Nie. Także możemy tak sobie nawet życie regenerować. I przy okazji manę. Dlatego użyłem tego Firebola, aby już nie ryzykować. Czy ja użyłem... Czy ja sprzedałem wszystko? Nie. Dużo mam jeszcze. Pamiętam, że zawsze jeża zrobiłem z tego demona. Demon z Gothy. Wow, uda mi się go zabić. Chyba. A, bo Gord mógł mi pomóc z nim. Patrzcie, ile mam repa. Ojej. Udało się go zabić. I mam 59 repa. Teraz tylko kraść, kraść i kraść. No nie, jeszcze muszę pozabijać. Posąg Beliera. Jak dla mnie oni są większym przeciwnikiem od... Chciałbym zrobić jakiekolwiek działanie, żeby mieć plus 1 repo do buntowników. Kurwa, 59 to ci nie dadzą, ale 60 będziesz miał. Wszystko dostaniesz. Wszystko dostaniesz. Muszę Geldern. Muszę Geldern odbić. Wiesz. Szkoda. Szkoda w chuj. Przepęciorków z Geldern. Wrzuć wszystkie puchary. Splądruj farmy. Znajdź człowieka. Sprowadź niewolników. W Vengardzie żadnych zadań nie ma. $500 wody. Za tyle wody nie dostałbym jeden repa u nich. Nie wiem, czy chce mi się to plądrować wszystko. Będzie trwało 20 lat. Jakie te zombie są wkurwiające. Gothic 3, zadanie na reputację buntowników. Jest opcja. A mam w następnym odcinku miał to. Tylko najpierw muszę zajebać te szkielety. Wolę bić zombie od szkieletów. No tam my jeszcze walczymy z tymi głąbami. Także tu nie czas na plądrowanie koniecznie. Plądrować, kurwa. Używać takiego słowa? To kurwa źle, bo w tej grze się używa. Nagrajmy najdłuższy odcinek, jaki możemy. Jeszcze pewnie drugi będę, kurwa, tutaj czyścił to. Gówno jebane. Ale mi ta gra w kurwie masakra, kurwa, demona zabiłem w 15 sekund, kurwa. Tego wariata. Nie wiem, czy mi chce nawet się wszystko tutaj czyścić. No tylko wiecie, może mi to alchemia jakoś wpaść, prostra wiedza i tak dalej, także to się może przydać. Tylko ja kurwa nie zapisuję gry. A serio, te zombie są gorsze. No nie wierzę w to. Kurwa, płakać mi się chce. Chce mi się kurwa płakać. Rozumiecie? Chce mi się kurwa płakać, jak ja to kurwa widzę. Chce mi się kuźba płakać. Chuj. Bo ja to kurwa raz zrobiłem, a robię to drugi raz teraz. Będę kurwa co każdy zapisywał. Bo tak to będę stał tylko w miejscu. Wcześniej tych dwóch też zajebałem. Tego tarczownika nie zajebałem. Teraz pewnie też go nie zajebię. Jest tu kamień młyński może? Jak dla mnie fajnie go był. Oni są gorsi. Bo jedno to demon, a drugie chyba ten. Jest szansa, żeby zdobyć reputację za odbudowę Goty. Żadnych przeciwników nie widzę. Coś jeszcze przyjdzie? Myślę, że będą pajace. Nie ma. Nieciekawe. Słyszałem o tym. Można zwiedzać tym. Niemożliwe. Robar ukrył się w jaskini, ale bestia go znalazła. I Robar sięgnął za siebie i znalazł miecz. Wziął go i powalił bestię jednym ciosem. To jest jakby historia cały czas. To samo. Coś tam się można dowiedzieć, też łuk wojenny. Ciekawe, kurwa, czy wziąłbym go na wojnę. Może tu będzie też kielich ten. Kosztowności czy amulet? Nie wiem, może być. Pójdę. Bo jako kosztowności. Tak więc powinienem sobie odpowiedzieć sam. W tym jeszcze powinno być dużo. W jaskini ich. Tych umarlaków. Ha. Tego też powinienem ich pozabijać. Na początku zajmijmy się tutaj, ale potem musimy iść do jaskini, bo tam jest ich od chuja jeszcze. O, zapomniałem. Sam demon to tak naprawdę chuj. Najgorzej jest tych wszystkich głąbów. Wytłuc. Twierdza paladynów. Ten pierścień dodaje 50 HP. Dlatego muszę sobie zmodyfikować troszeczkę build i nauczyć się 5 zręczności, abym mógł cały czas dzierżyć ten sam łuk. Więc po prostu nauczę się tego i tyle. Wolę poświęcić 5 punktów nauki niż 50 punktów HP. Znaczy, nie muszę tego poświęcić, ale co wolę dostać. Uważam, że to będzie Worf. Jak najbardziej. Dosyć nie chce mi się tutaj biegać już. Z tych pieniędzy to już mi chuj zostanie. Dobra. W następnym odcinku pójdziemy na dół. Bo tam jeszcze trzeba pooczyszczać. Także dzięki za oglądanie. I do odcinka numer 57. Po tym odcinku lecę spać. Elo.